Witam. Dzisiaj mam ochotę opowiedzieć trochę o terapii, o nurcie terapeutycznym, w którym ja pracuję. Mianowicie ja jestem terapeutą eriksonowskim, czyli jest to terapia eriksonowska. I no chciałbym trochę może opowiedzieć, czym ona jest, czym się charakteryzuje. Otóż nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, czyli Eriksona. I nie wdając się w szczegóły, był to facet, który dużo wycierpiał w życiu i cierpiał. To był facet, który przy okazji był psychiatrą, lekarzem i terapeutą, i on po prostu ze swojego cierpienia czerpał inspirację. I stąd wydaje mi się, że to może być również inspirujące dla Was, dlatego że e, Choroby, a choroba, na którą on cierpiał doprowadziła też do, do różnych prowadziła do różnych stanów i psychicznych, i fizycznych. Jeżeli macie ochotę sobie poczytać na ten temat, to możecie oczywiście zawsze wygooglować Milton Erickson, kto to jest i, i o co chodzi. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym naświetlić taki aspekt tej terapii, że Człowiek, który cierpi, szuka jakiegoś ukojenia lub szuka cudownych metod na ozdrowienie. No, ponieważ on był lekarzem i człowiekiem inteligentnym, to nie za bardzo znaczy, wiedział, że, że szukanie cudownych metod no, można to robić, natomiast rzadko kiedy pomaga, więc starał się Znajdować rozwiązania, które konkretnie przynosiły ulgę, szukać zasobów, szukać różnych metod na to, żeby to cierpienie zmniejszać i żeby z niego wychodzić. Zresztą świetnie ułożył sobie życie mimo różnych problemów, i nauczył się pomagać również ludziom poprzez to, żeby Uruchamiać w nich zasoby, poprzez to, żeby na przykład dzielić zmiany na drobne kroki, tak? szereg wysnuł praktycznych, praktycznych rzeczy, które wynikały z tego, z jego własnych doświadczeń, związanych z cierpieniem, bólem i znajdowaniu się w tym, tak, również akceptacji. Oczywiście te wnioski rozlały się szerzej na różne inne metody, które opracował. To jest tylko taka zajawka, ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Pewnie część tych rzeczy ja opiszę w książce. Natomiast um, um, ogólnie wniosek jest taki, że cierpienie nigdy nie jest um, końcem, cierpienie może być początkiem, może być inspiracją, um, zależy jak się je opracuje i um, Zawsze trzeba szukać rozwiązania, dlatego że nawet ból czasem jest większy, a czasem jest mniejszy. I wtedy, kiedy jest mniejszy, e, można na przykład doznawać paradoksalnie e, satysfakcji czy szczęścia. Ja wiem, że to brzmi, że to może brzmieć, zawsze powtarzam, nawet irytująco dla kogoś, kto cierpi, natomiast no, jeśli ktoś cierpi, to i tak nie ma wyjścia, i teraz może albo kopać się z koniem, albo próbować. Z tego cierpienia drobnymi krokami wychodzić, wykorzystywać je i mm, jakoś szukać w tym inspiracji. Ja celowo to tego powiem nie naukowo, tylko tak po prostu dzielę się z Wami mm, taką swoją refleksją luźną. I jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to chętnie, e, chętnie je przeczytam. Możecie też z, nawet zamieszczać, jak chcecie, jakieś filmiki ze swoimi wypowiedziami. Jakby tutaj jest sprawa otwarta. Pozdrawiam Was i trzymam kciuki za zmianę.